młody lotnik z tipesem, gołąbeczek, tam mu ryż rzucałam, ale nie wiem, czy on ryżu nigdy nie jadł, czy nie wie, że to zjadliwe. Musiałam iść po ziarka, bo do ryżu nie przyszedł. Nie wiem, czy taki słabiutki gołąbeczek, no nie je. Oczko przymknął. O, otwarte ma. O, śpiący, spać mu się chce. O, o. Może zareaguje. Co tam, kochanek? Śpiący gołąbeczek, zmęczony. Ojejku, zmęczony, kochany. Zabrałam tego lotnika do domu. Wczoraj tylko spał, także ani jedzenie go tu nie interesowało. Wodę nie wiem, czy pił, no wodę ma. Na tyle, na ile się tam czuł na siłach, więc myślę, że tu nie potrzeba go karmić, czy no najważniejsze, żeby odpoczął pewnie. Do wody zaraz dołożę elektrolitów troszeczkę. No i taki gołąbek, wydaje mi się, że osłabiony. Nie wiem, czy nie ma lekko przyrzuconą tą powiekę. Tutaj się przyjrzę. O, zobaczcie, kochani, taki śpiący. Chyba mu podam do wola elektrolity, tak. No bo dzióbek w tej wodzie zobaczę, czy będzie pił. No bo wczoraj cały dzień spał. Myślałam, że dzisiaj rano będzie bardziej taki aktywny. Ale nie. Ale nie. Gołąbeczek pewnie się błąka od dłuższego czasu. Ale nie ma numeru telefonu na nóżce. No ma tego tipesa. Tam ta gumka spod spodu tam lekko wychodzi. Zazdrościć. Tak, to tak widać jak tutaj. I miał piórojady. Więc nie wiem, czy on już się błąka od jakiegoś pierwszego lotu, czy no, gołąbeczek. No, trzeci lotnik teraz u mnie jest. Trzeci gołąbeczek pocztowy. No, jeszcze go sobie dokładnie obejrzę. Piórojady już zlikwidowane. Tutaj podam mu elektrolity, jednak jak nie będzie chciał tak pić, to do wola. Aby się wzmocnił. Nie no, oczko jest ok. Tu się przyjrzałam, wyjęłam go z klatki, to widocznie tak światło padało. Już się przestraszyłam, że ma coś tam żółte na tej powiece. Woda z elektrolitami jest. Elektrolity od Natalki mają trochę inne zabarwienie, bo te nasze to są takie więcej żółte. I niech odpoczywa, mi się wydaje, tu jemu jest potrzebny najwięcej wypoczynek gołąbkowi. Wczoraj to jeszcze ten gołąbeczek spał, a już dzisiaj to jak teraz przyszłam po południu, to on zjadł wszystko, co miał do zjedzenia. Widać, że chce uciekać, ale jeszcze tutaj musi troszeczkę posiedzieć, wzmocnić się, bo tak widzę, że jeszcze tam trochę, żeby mu się to trawienie ustabilizowało. Dostał trochę coli, elektrolity. Jakie ma ładne, śliczne te piórka, aż mu się minią takie się zrobiły. No jak się odwrócił, to miał i też zielonego trochę. Tak, zbrodnicy. Ja napiszę to wszystko. Zbrodnicy, gołąbek. Teraz już dostał czystą wodę. Ale widać, sporo wypił. No troszeczkę mu jeszcze dam jedzenia. Wszystko zjadł, co miał. Żeby też nie za dużo na raz. O, był zmęczony. Bardzo, bardzo. Bidulek. Już będzie coraz lepiej i po prostu no, wypuszczę go później. Nie ma ani numeru telefonu, więc to też nie myślę, żeby ktoś go szukał. Tutaj podam na YouTubie, no to jak ktoś może jest z oddziału Brodnica, aby poinformował, że jest gołąbeczek. Ja myślę, że może wróci do domu, tylko tak jak się wzmocni. Może w niedzielę go wypuszczę. Ale w niedzielę może będą loty, to
No w niedzielę, w poniedziałek może rano. Zobaczę, jak to będzie jeszcze z nim. On już chyba raczej chce uciekać. Luzem mu nasypałam i zajadę. Troszeczkę dostanie, dopiero później dostanie. Niech on dobrze trawi, żeby mu się tam nie zablokowało. Wiem, że za dużo, żeby gołąbek tak zjadł, taki osowiony, to też niedobrze. Zupełnie odżył biedalek. Zupełnie inna energia.